Și mai noi școală este încă tot în games, bitam vas na moim gospodarstwie. Czy będziemy siać sobie pszenicę? Tak, trochę zmiana planów, ponieważ to miało być pole zostawione. To ogólnie połączyłem, bo taki tutaj był ślad, 20 nawet, tu gdzieś mniej więcej, tam widzicie, wymaga wapna. Tu już nie chciałbym się jednego paska tutaj siać wapna. Połączyłem to z jednym polem, tylko jedno pole, to. No dość taki ładny kawałek mi się zdaje. No i tutaj będzie jako drugi kawałek. Tutaj pole, a to będzie na wiosnę. Posiane i tutaj też będzie na wiosnę siane. Chłodza załarana. Wszystko porobione, więc myślę, że jest elegancko. Dobra, wsiadamy i lecimy z tematem, bo tej roboty trochę tutaj, proszę Państwa, mamy GPS-ik oczywiście. W rządzie, w case, przepraszam, jest, więc opuszczony. I co? I lecimy. Może do przodu, nie do tyłu. I lecimy, pszenicę lecimy, nie wiem czy mi tych nasion starczy, bo powiem szczerze, że dużo idzie tych nasion teraz, ostatnio, w tych siewach. Na siewach z Jagoda na Onie są nasionka, więc tu się nie będę przejmował. Siewnik akurat z tym nową aktywną, no zajebiście się to sprawdza. Lux petarda, siewnik też na 3 sezony co najmniej, moim zdaniem, ale duży hektar też nie będę miał. W przyszłości jedna duża hektar, to pan jeszcze ten filmik długo, długo będzie trzymał. Na koniec 10 tysięcy, nic się nie zmieniło. Tutaj nie ma żadnej, jak to się mówi, nowości pod tym względem. Myślę, że to ostatni odcinek z października, tak coś mi się zdaje. No bo tak, ostatnie siewy. Jeszcze te listopadowe, można powiedzieć, jeszcze będzie akcja, będzie jeszcze ta akcja łąka, czyli akceptowa. Ta musi być wykonana. Czy chciał, czy nie chciał. Tylko ta tawa jest za dużo, no ale nie zdążę tego wszystkiego ogarnąć. Ogólnie dostałem już wniosek, że dostanę dopłaty. Wysokości 27 tysięcy złotych. Jednak te hektary trochę wypłacamy. No 7 tysięcy hektarów. 7 tysięcy, który wiecie, no ja łowizna plus krowy, to swoje robi. Więc no te dopłaty do tego bydła także będzie. Ale kiedy te dopłaty przyjdą, no tego nie wiadomo. Myślę, mam nadzieję, taką cichą nadzieję mam, że jednak przyjdą w listopadzie, bo w listopadzie ostatni odcinek był. Są ostrawy. Chciałbym no skończyć to już. Po drugie, no chciałbym sprzedać owies i coś kupić. Na jesieni. Znaczy na podróbkę jesieni, tak? Jakiś może nowy nabytek wleciał. Właśnie na gospodarstwo. Co to pewno trochę tu unowocześnić to gospodarstwo. Chociaż mi się zdaje, że takie zmiany nowocześnie, chociaż nie, to nie jest też perfekcyjnie nowocześnie, ale już jest zmiana nowocześnie. Pod tym względem. O co mi chodzi dokładnie o to nowocześnienie. No chciałbym tutaj no, większy ciągnik. Czy akurat taki nowszy to się okazuje finansowo. Powiem szczerze, że tutaj tyle jest. Że no szkoda mi się pępić, można powiedzieć, w pewnym sensie tym zestawem. Znaczy, męczę tego case'a tym bolnym aktywnym silnikiem. Mimo, że ma to silniki wspomagające, co no mama te silniki wspomagające, czy on tego nie posiada? Ma silników wspomagających. Właśnie jeden silnik wspomagający, ale taki główny. O co mi chodziło, tego skoro nie. Chciałem tego case'a troszeczkę bardziej odpracować, co mówiłem, że to będzie objęte na remoncie u szefa, tak powiem, bo będzie kapitalkę przychodził case, przechodził kapitalkę USUS. Tego względu, że chcę tu trochę bardziej, no nie chcę chciał go sprzedawać. USUS-a, jaki zrobię tego case'a, bo ten case mi się naprawdę podoba. No już ma ten mechaniczny RS, ale już ma RS. I fajny dość. Więc na razie takiego większego unika do prac, czy taki właśnie się no nie chcę mieć. Tutaj oscyluje w tuzach.
Nie ukrywam, chciałbym mieć tuza w tym case'ie. Tuza i jakiś taki lżejszy balas, nie ten co mam teraz aktualnie, no bo jest taka jak troszkę duży. Chyba, że ogólnie jakieś tak zwane placki zdejmę, obciążenie. I wtedy może będziesz na tym case'ie jeszcze sobie jeździł. No tak będę musiał pomyśleć. No bo on ogólnie jest fajnym silnikiem. Ale nie szkoda by niego sprzedawać. No dobra, kiedyś w przyszłości na pewno. Teraz na razie on jest drugi sezon, chyba bodajże. Tak, drugi sezon. Usłyszę, mówić teraz. Drugi sezon, listopada zaczyna. A ten trzeci, nie zaczynał od wiosny bodajże. Więc tutaj na razie te ciągniki są miałe fajne, tylko że jeszcze pakuję mi ciągnika do rozrzutnika przede wszystkim. Pakuję mi ciągnika do... obciążenie mocne. Pakuję mi... ciągnika do rozrzutników. Do rozrzutnika, bo jednak Usus ma co robić tym rozrzutnikiem. Myślałem, że jednak tak nie miał. Jednak się myliłem. No i muszę szukać jakiegoś ciągnika. Do właśnie wspomnianego rzutnika. No. Są takie, wiecie, no niuanse, które no... Wiadomo, ja odpiłem wolno rzutnik troszeczkę na wyrost. Chociaż życie realne, no jednak ten usus powinien sobie dawać radę. No ale jednak, patrząc na moje tutaj możliwości, no to jednak... Przedobrzyłem. Na ciutko przedobrzyłem z tym rzutnikiem. Ale tak nie miałem w planie kupywać. Może jakiś ciągnik. Więc no, na wiosnę ciągnik jak najbardziej prawdopodobnie zadowalaczką nóweczką kuboty w lecie. Nie wiem, co jest. Mówiłem o tej kubocie w poprzednim odcinku. No, mocno się rozglądałem. Więc dzisiaj nie będę tego pobierał. Ale myślę, że będzie tak fajnie dość. Wiecie, no. Część innego gospodarstwie. Do tego bym chciał. A że tak wyjdzie finalnie, no... Plan jest dość mocny, no bo jednak 100 tysięcy z dofinansowaniem. Mimo tego, skoro tak trzeba wyłożyć. Na wspomniane... Kuźwa, czemu nam film wyskakuje obciążenie. Jeśli to mi nagrywa... niby tym prostym programem, nie CPU jest tam miesiąc w życiu, może grafika, nie. Jeśli coś, to muszę pogrzebać trochę bardziej w ustawieniach. Nie zobaczcie, jeśli coś będzie jakieś ścinki. No chciałem taką fajną jakość mieć, ale coś widzę, że jednak tutaj ma problem, jednak komputer już naprawdę nie wyrabia. Ale to póki nie siądzie, to będzie grało. Się nie nagrywać. I tak. No, takie plany mam, tak naprawdę chciałbym jeszcze inny nabytek kupić, który naprawdę wspomógłby mnie maksymalnie moją wydajność w pracach oborowych, czyli mi chodzi o dokładnie paszowóz. Chciałbym wymienić paszowóz, no bo ten paszowóz no, 2,5 metra sześciennego, no to jest tej ilości sztuk bydła samych byków 30, które tkami w ten moment TNR-em, a zaraz będę podgryjemy tylko mi te małe piki TNN, te mniejsze piki, tylko mi TNN, czyli macie 50-110 sztuk bydła BDK-ami TNN, więc no tutaj patrząc racjonalnie, no 2,5 metra sześciennego, to chyba wyobraźcie, że ja praktycznie cały dzień muszę jeść teraz i karmić TNN, te krowy i te piki. Jeśli będę miał, wiecie, no padę po ludzkich tych bików na tym trenerze, bo tak to jeszcze pół biedy jest na pół dnia. Można powiedzieć, że z tym przy mieszaniu trenerów, no ale wiecie, no w początku było fajnie. Ten paszowóz, no wiadomo, kupowany był do 30. I kupowany do 30, to jest wiadome, no bo wtedy miałem tylko i wyłącznie 2 30. No teraz już jednak mam tych ciągników na tyle mocnych, można powiedzieć. Że jednak nawet i 12-metrowe paszowozy powinno mi tu uciągnąć. I w taki paszowóz będę mniej więcej
uderzał między 10 a 12 tysięcy, może nawet maksymalnie 14 tysięcy, nie? Dość mocno chce przejść z wydajnością, z innością, bo załadanie patrzę od razu, ale też suma summarum nie chce się jakoś tam cofać pod względem, znaczy rozwijać powoli. O. Już mamy, jesteśmy na takim etapie ponad 100 odcinków, co też się wiąże z jakimś tam po prostu z większym wydawaniem pieniędzy, większą tutaj dozą produkcji, czy to właśnie zbóż, czy to właśnie produkcji mleka, opasu, dudu opasowego, więc no tutaj trzeba jak najbardziej pod względem patrzeć przyszłościowo, tak? No myślę, że jeśli nową przekładnię kupimy, z nową przekładnią oczywiście, bo będzie panu, no pożywka. Paszowóz, raczej wątpię, że wytrzasnę nówkę teraz, bo wiecie, no, za dużo mam planów, ambitny jestem pod względem tego, żeby tutaj uderzyć, wiecie, tylko paszowóz, a później nic nie kupować. Chcę jeszcze będzie kupić maszyny, chcę jeszcze kupić pole pod kukurydzę, co w ogóle szczerze nie liczyłem w tym momencie. Nie zapomniałem po prostu o tym, że mam pole pod kukurydzę. A raczej do dwóch, bo jedno na kiszonkę, drugie właśnie na ziarnówkę, tak? Więc no bo ziarnówka na nie oszukujmy się. No, ziarnówka w tym roku to kurwa wygrała kolosalnie, no jednak 130 tysięcy za kukurydzę. Blisko na, nie, 130 tysięcy za kukurydzę. No to jest naprawdę kosmos, wiadomo. W tym odcinku spłaciliśmy odcinkę, zapłaciliśmy za usługę, za wynajęcie kombajnu, zapłaciliśmy dość, moim zdaniem nie takie małe pieniądze, zapłaciliśmy praktycznie jedną, można powiedzieć jedną dziesiątą tego, co zarobiliśmy, tak, więc no, ale krzywdy nie mam, bo można powiedzieć jestem czysto pod względem tutaj odcinki, jak i zarobię właśnie firmą, którą życzyła mi kombajn. Właśnie, że to tak bidy nie ma, no to tylko mamy teraz kredyty podstawowe, tak? Czyli mamy zobory i mamy nie wiem z czego, chyba z budynków, z byków i żeby wam nie zajmować byków i no z tej mapy to tylko tyle, tak? Więc no już tutaj krzywdy to nie mam. No takim tempie myślę, że dość dobrze rozwijamy, a wiadomo, że prawdopodobnie czemu tak chcę szybko iść, bo mamy czerwiec. Mamy 5 czerwca. Prawdopodobnie w tym roku wychodzi Farming 25. To mi tak nazewnictwo będzie. 25. Więc patrząc, no ja chciałem to chociaż dokończyć, żeby jeszcze ciągniki inaczej, ciągniki tak ciągnikami. Ale chcę mieć tak tego bydła ogólnie o 500 sztuk. Więc to się będzie gnało. No, z dużym arealem, z dużymi maszynami, więc no trochę to trzeba spędzić czasu, więc a patrząc racjonalnie, no to ile mamy, no pół roku, czy dowiem tempie nawet nagrywania codziennym, to mamy nawet mniej niż ile, 180, nie mamy nawet. Wiadomo, że może tak będzie, że będziemy jeszcze nagrywać tę serię, nie mówię, że nie. Fajne mapki polskie, nie wiem, TP i tyle. No, bo to już nie bywa. Tak jak był chyba w 19 oni są numerze, tak? Tam był fajny ten save, to wszystko było fajne. Tylko że no co, no spierdzielił mi się ten save wtedy, no i no nie udało mi się tego kontynuować. No myślę, że teraz no bardziej będę skrupulatnie patrzył na to, żeby zapisywać te save, zapisywać to wszystko. Czekajcie, bo muszę jakoś to wziąć, bo chcę ten kmin jakoś w miarę tu wykminić. No to powiem coś naprawdę jakieś takie dość specyficznym kształcie, tak? Więc no tutaj trzeba trochę bardziej pomyśleć. I trzeba tego fajnie porozkminiać, tak? Oczywiście wiecie, no żeby po prostu to było, no, wiadomo, teraz ta tendencja spotkała mi się ten. Nie ukrywam, no wiadomo, tu jest sezon. Jest sezon, jest sobota w polach, teraz są jakieś tam. Tak, i które tam na pewno większość, być może większość ludzi pojedzie, nas oglądających.
więc teraz też tak może się przygotowujecie, nie wiem. A my wszystkim co, no tutaj no po prostu patrzę polowe, więc tutaj polowo-łąkowe może powiedzieć bardziej niż typowo-polowe. Ale będziemy się opowiedzieć za niektórzy nie pozasiewali na tabę, w ogóle też niektórzy się nie zabrali, to też tutaj naszałem się na uwadze pod tym względem. I dlatego no, nie ma co się dziwić, że teraz ta aktywność no, nie jest taka jak była wcześniej. No ale wiadomo, zima będzie zima, powo zima będzie, no to też będzie troszeczkę to inaczej prawdopodobnie. I zima na pewno będzie dużo więcej tego, tej aktywności, no jeśli wiadomo, jeszcze wyjdzie ta premierka 25 tak zwanej. No i wszystko pójdzie nowe zgodnie planem, takim jak ja mam to w głowie. No bo mówię, no jeśli patrzę, no to mam piąty, no powiedzmy równy pół roku mamy do premiery, tak? Niespełna, no ale powiedzmy, że pół roku. Musi być dobrze poszło. No bo tam pewnie bez tygodnia czasu. Więc mamy, no, pół roku. No to wiadomo, że pół roku, no to mówię, mamy 180 tysięcy, to jest 180 odcinków. Wszystko zależne, jakim tempem i jak będziemy to ogrywać. Jak często tygodniu będzie, no jeśli tak teraz mniej więcej, to badny jestem, badny się można powiedzieć przez miesiąc, czas, przez no dość długi czas nagrywania tego, tej serii. Miałem tylko jeden dzień przerwy, co no wynikło z tego, że no, jednak brak czasu by do ogarnięcia tego zajmowa, no jednak no był ten, nie było tego odcinka z farminga, ale ogólnie był odcinek z Farmers Life'a, co teraz też trochę żałuję, że teraz jakoś tego nie kontynuuję. Myślę, że będę chciał. Już na niedzielę, po tej niedzielę po prostu usiąść i to ponagrywać, tak? Żeby to też fajnie było. No nie chcę tego jakoś kończyć. No chyba, że po formacie, bo mam plan, no chyba na weekend sformatować pompa. Sformatować kompa i przeinstalować system z 10 na 11 przy swoim kompie, może mi ktoś pomoże to, żeby jednak tych lagów takich no jako tako nie było. No wiecie, to jest leciwy komputer, to jest 4-rdzeniówka, 4-rdzeniówka, więc tutaj to też nie ma ten. Wiecie, no można by kupić, nie ukrywam. Ale z drugiej strony po co mi teraz inwestować komputer, który w późniejszym czasie podobnie będzie stał. Więc tutaj też tak, no, znaczy stał, no źle powiedziałem to, ale nie będzie tak pełnoprawny używany, bo jeśli będzie sezon, a no wiadomo, nie oszukujmy się, od żniw do okresu, można powiedzieć, już zimowego, będzie już, no za 5 dni, no wiadomo, żniwa, smuma, znaczy tak, zboża, słoma, później poplony, później trawy, później kukurydza, później orki, znaczy upadki. Jeszcze raz to ogólnie, ale tak już teraz rezygnuję z orek pod względem pod zboża. Na kukurydzę teraz zrezygnowałem, na dzień dzisiejszy nie żałuję decyzji, a no zobaczymy, jak to finalnie wyjdzie. Więc no patrząc racjonalnie, no na wiecie, no kukurydzę trzeba nie ściąć, kukurydzę trzeba nie zasiać, zboża trzeba będzie pokombinować, potworzyć, pocudować. Wiesz, że kukurydzę też będzie pożywa po zasiewu, pewnie zboża. Wiadomo, to już jest, wybiegam dość daleko już, tak, pod tym względem. No ale mówię, no wiecie, no to też trzeba patrzeć już na przyszłość, bo to już nie wiem, no jest wtedy, no mi się piec i w sumie no już nie ma, jeśli to pójdzie dobrze, tak teraz ta pogoda trochę dała deszczu, na pewno nie było nie tak źle, dała tego deszczu, do tego, no co jeszcze, nie mam tu nie zerwać, teraz trochę słońca, żniwa przyjdą, no być może w ciągu miesiąca, może 5 tygodni, żniwa przyjdą. Więc tutaj patrząc na to, nie jest jakoś tutaj, czemu wam to pokazało? Znaczy, panie, no
żeby nie było. Leuna szybko. Szczerze, nie pierdzielę się, jadę przez pole. Mam wysokie łopuny, to może nic się nie stanie. A, indych. Kurwa, samochodem po polach. Chociaż ja w życiu on już po polach, tam się kurwa nie patrzy. Pik, pik. Szczerze, muszę chyba popatrzeć, abstrahując na to, muszę chyba kupić sobie gdzieś szczepkę rolnikową. Do tej na gospodarstwo jeszcze. To jest. No i teraz co ja lubię, to a inaczej to nie działa. Kurwa. Zajebiście. Czekajcie, on rzuca jak młody ostana. Niestety, no co będziemy oczekiwać? No, zdarza się tak, że jednak nieraz tak bywa, że tak trzeba zrobić. Dobra. Więc patrząc, no, racjonalnie... Cześć. A czemu nie mogę włączyć? No, wejście. Dobra. Więc mówię, no teraz patrząc, no to mówię, no co, chwila, moment, teraz będą żniwa, będą wypadki po żniwach, no i to będzie leciało jak ta lata, do przodu, aby czas. Będzie leciał? No to co? Mówię, lada moment, roboty w polach i mogę powiedzieć, bazy pożliwne, ale później, jak powiedzę, bo zapewne z takim tempie, no to pewnie, że on gdzieś w końcu kazania, początek wierzchnia, to będzie już, będą już akcje związane z popowiedzami. No to się nie ma co dziwić w ogóle pod tym względem, więc nie wiem, no, zobaczymy jak to fajnie będzie. No chciałbym te, chociaż w późniejszym czasie, jeśli będę mieli taki, no jakoś może mi napierdol w polach, pomyślę, że żeby te dwa, drugi dzień odcinek wrzucać, więc to też wtedy odchodzi, tak? Na 180, to będzie, nie wiem, 120, no podejrzewam, że ten dwa miesiące, miesiąc trzeba odliczyć pewnie na pracę. Polowe, no bo jakieś sprężynowanie, kultywatorowanie, reparowanie, tak dalej. Trzeba nie w polach pełnić, poplony podesiewać, mieszanki krużąskie prawdopodobnie, no i wiecie, no teraz tak samo opyski, nie opyski, potem na pokrędze, no tutaj się zbiera, więc, ale do nim przykład ma się tu mają gospodarstwo, więc to akurat będą widzieli. Chyba nie przedłużam, bo wczorajszy odcinek to był 30-40 minutowy, dzisiejszy troszeczkę krótszy. W dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle. Jeśli taki odcinek się spodobał, to czekaj, bo komentarz, dzięki za oglądanie, trzymajcie się z innego odcinka. Na razie, cześć.